15 książek wybranych przez 10 naukowców i redaktorów, a tylko dwie z nich zdobędą tytuł Mądrej Książki 2017, jedna dla dorosłych, a druga dla dzieci. Ten konkurs pokazuje, że książki popularno-naukowe również mogą być pasjonujące. To już trzecia edycja konkursu na Mądrą Książkę. Gala finałowa odbyła się 19 kwietnia, a organizatorami byli Uniwersytet Jagielloński oraz Fundacja Popularyzacji Nauki imienia Euklidesa. Dzięki naszej działalności, a także wszystkich innych popularyzatorów nauki, którzy starają się promować dobre książki popularno-naukowe, jest możliwość zorientowania się, po które książki naprawdę warto sięgnąć i wybrania tych, które są rzetelne, napisane przez fachowców, a jednocześnie atrakcyjne, no i rzeczywiście przekazują najnowszą wiedzę na temat danej dziedziny. Te wszystkie książki pokazują jedną prawdę. Nauka jest fascynująca, naprawdę jest fascynująca i można do tego podchodzić jak do wspaniałej zabawy. Nagrody przyznano w 5 kategoriach, zarówno w głosowaniu internautów na stronie Gazety Wyborczej, jak i w głosowaniu społeczności akademickiej UJ zwyciężyła książka Senalicji, czyli Jak działa mózg, Jerzego Wetulaniego, Marii Mazurek oraz Marcina Wierzbowskiego. Rodzice powinni takie książki dzieciom podsuwać, żeby trochę wiedziały z każdej dziedziny, ale neurobiologia jest szczególnie fajna, no bo mózg dotyczy naszego jestestwa, to kim jesteśmy, jak zapamiętujemy, co chcemy i mózg jest takim naszym centrum sterowania, które dowodzi całym ciałem i też całą psychiką. A te ilustracje tutaj jeszcze w tym przypadku, mimo że Marcin Wierzchowski nie znał profesora, ale jakoś tak oni mieli bardzo podobne poczucie humoru, więc one jeszcze tak fajnie wkomponowały się w styl wypowiedzi, w poczucie humoru, w dystans profesora Wetulaniego. Także najbardziej mi żal, że nie zobaczył tego efektu. Nagrodę rektorów strony Mądre Książki przyznano książce Rodkiewicza W królestwie Mondszatana, GMO, gluten i szczepionki. Mądrą książką 2017 dla dorosłych została publikacja Michaela Bentona, Gdy życie prawie wymarło, tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi. W kategorii dla dzieci wygrała książka Catherine Ripley, Dlaczego? Księga najlepszych pytań i odpowiedzi na temat nauki, przyrody i świata. The storyline of the visuals makes the book, I think. So I think parents come into a bookstore and they look at my book and they go, oh, why is the sky blue? I don't know the answer to that. I'm going to buy this book and enjoy it with my child. To już drugi rok, kiedy mam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w obradach jury w tym konkursie Mądre Książki i powiem, że z roku na rok jest coraz trudniej wybrać te dwie jedyne książki, które zostaną nagrodzone. Dlatego, że właściwie każda z tych pozycji, które zostały nominowane do tego konkursu, jest niezwykle wartościowa. To są wyselekcjonowane starannie tytuły, z których każdy ma ogromną wartość i naukową, i popularyzatorską, bo przecież o to nam chodzi. Gościem wydarzenia był dziennikarz naukowy i popularyzator nauki Tomasz Rożek. Tu już dochodzimy do takiego punktu, w którym nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że warto się rozwijać zarówno w takiej skali jednoosobowej, ale też w skali, bym powiedział, nie wiem, całego na przykład kraju. Z naszego punktu widzenia dobrze mieć mądrych obywateli, bo dzięki temu będziemy mieli znaczniejszą pozycję na przykład na arenie międzynarodowej. Każda edycja konkursu na Mądrą Książkę poszerza horyzonty. Nowe pomysły, nowe dzieła, nowe punkty spojrzenia. A kolejna edycja już za rok. Dla UJTV Eliza Żaleźniak.